Armia Fight Night 8, z nami Marcin Krakowiak, zwycięzca pojedynku w catchweightie do 80 kg. Bardzo efektowne skończenie w Twoim wykonaniu na Łukaszu Stanku. Powiedz mi, czy właśnie taki był plan, żeby wejść i rozbić szybko rywala i takim mocnym akcentem wrócić po tych dwóch przegranych walkach z Tomkiem Romanowskim? Witam serdecznie. Zdecydowanie bardzo mocno byłem zmotywowany do tego, żeby wrócić na ścieżkę zwycięstw. No i w ten sposób mniej więcej sobie to wizualizowałem. Miałem kilka przepracowanych akcji i kolano i łokcie były jednym z nich. Fajnie, że to kolano weszło, siadło bardzo mocno, włożyłem tam bardzo dużo siły, weszło czysto na przeponę i po tym kolaniu już widziałem, że Łukasz padł jak rażony piorunem i było tylko kwestią, formalnością, żeby go wykończyć. Na początku walki próbowałeś tam japoński, peruwiański krawat zawiązać Łukaszowi. Chciałem zapytać, czy to była rzeczywiście próba poddania z twojej strony, czy gdzieś tam mocno go trzymałeś, bo chciałeś go skontrolować i chciałeś, żeby po prostu troszeczkę się zmęczył wychodzeniem z tej niekorzystnej dla siebie pozycji. Akurat tam chyba po pierwszej akcji, czy po drugiej, po low kicku się przewrócił, byłem z góry, kontrolowałem, czekałem, aż popełni jakiś błąd, szukałem tej brody, no sporo... Powiedzmy, że duszenia w jakimś tam stopniu mam dopracowane, sporo na zawodach gdzieś tam jiu-jitsu amatorskich gdzieś tam zdarzało mi się wygrywać. Natomiast Łukasz dobrze bronił, chował tą brodę, więc ja też nie chciałem ryzykować, nie chciałem utraty pozycji, póki byłem z góry. Próbowałem przepinać na jedną, na drugą stronę, szukałem Japończyka, szukałem gilotyny, ale Łukasz to bronił, więc stwierdziłem, że mówię, nie będę się podpalał, wolę być z góry i bezpiecznie czekać, aż nadarzy się okazja na to, żeby go skończyć. Tak z perspektywy widza widać było mocno przewagę siłową z twojej strony. Powiedz mi, czy też spodziewaliście się z trenerami tego, że Łukasz jako zawodnik, który docelowo gdzieś tam nawet na te 7-7 nie jest bardzo dużym zawodnikiem, że właśnie ta siła będzie tym aspektem, w którym będziesz tutaj mocno górował nad nim? Szczerze, nie spodziewałem się aż takiej przewagi siłowej. Ja też gdzieś tam informacje, jakie do mnie docierały, miałem informację, że Łukasz też fizycznie mocno stoi i pomimo tego, że nie jest nie wiadomo jakich gabarytów, to jest po pierwsze troszeczkę wyższy ode mnie, ma większy zasięg, a po drugie siłowo też mocno stoi, więc szczerze spodziewałem się większego oporu. Natomiast solidnie przepracowałem cały okres przygotowawczy i czułem się naprawdę w świetnej dyspozycji w klatce. Czułeś się tutaj na gali na Śląsku w jakiś sposób pod presją tego, że wchodzisz do klatki z rywalem, który jest tutejszy i teoretycznie kibice powinni trzymać jego stronę? Wiesz co, ja się o tyle czuję dobrze, że mam grono kibiców, którzy jeżdżą za mną w całą Polskę, tak? Bo gdziekolwiek walczę, to zawsze mam to grono sympatyków, gdzie jeżdżą i po prostu krzyczą, żeby dodać mi otuchy, z czego bardzo się cieszę. Mam wspaniałych kibiców i super, super, że tutaj byli. Naprawdę czułem się jak u siebie. Myślę, że pomimo tego, że Łukasz jest miejscowy, no to ja słyszałem moich kibiców, nie jego, za co oddaję szacunek ich strony. Dziękuję. Jeszcze zapytam o twoją przyszłość w Army Fight Night. Czy zostajesz tutaj na dłużej? No i przede wszystkim w której kategorii docelowo będziesz chciał pojedynki toczyć? Czy w 7-7, czy w 8-4, czy jakieś catchweighty pomiędzy tym? Jak to widzisz? Jak planujesz? Nie, docelowo to jest oczywiście kategoria półśrednia, 77 kilo. Tak, zostaję na dłużej. Mam podpisany kontrakt na 4 walki. Jedną wypełniłem, więc zostają 3. No i co? Liczę, że za jakiś czas... Może inaczej, mierzę wysoko i wierzę, że za jakiś czas przyjdzie mi walczyć o tytuł mistrzowski, o szablę, tym bardziej, że w obecnej sytuacji szabla jest, wydaje mi się, że zwakowana, tak? Tomek Jakubiec poszedł do KSW, jest wakat i mam nadzieję, że kiedyś przyjdzie mi zawalczyć o ten tytuł. Przedostatni rywal i kolega z programu, Tomek Romanowski, był tutaj na gali w narożniku brata. Udzielał ci jakiś może wskazówek przed tą walką, bo chyba wasze relacje są bardzo dobre. Tak, nawet gdzieś tam na Instagramie wcześniej podsyłał mi jakieś filmiki i słowa otuchy, wsparcia, także mamy kontakt. No co, Tomek jest świetnym gościem, bardzo polubiliśmy się w programie, złapaliśmy kontakt, myślę, że nadajemy na podobnych falach, więc też gdzieś to wsparcie było okazywane. No, kibicuję mu, trzymam za niego kciuki i co, i mam nadzieję, że może, zresztą nie, chyba ta trzecia walka na razie, myślę, że idźmy swoimi torami, póki co nie chcę, myślę, się z nim bić, niech każdy idzie swoją drogą, ale może kiedyś, jak będziemy wspólnie w KSW, kto wie, jak to się potoczy. Ale na taką walkę byłbyś chętny chyba, bo Maciej Kawulski nazywał te wasze walki najlepszymi walkami, jakie widział, jednymi z najlepszych, jakie widział w swoim życiu. Tak, ja myślę, że zwłaszcza walka półfinałowa, to była taka fajna
wojna, pójście na wymianę z jedną, w jedną, w drugą stronę. Myślę, że stylistycznie tak do siebie pasujemy, tak? Ja z Tomkiem. Ogólnie myślę, że walki, które daję, zawsze idę na taką wymianę i myślę, że fajnie się to ogląda. Zawsze dążę do tego, żeby kończyć walkę przed czasem i myślę, że póki co zawsze to wychodzi, tak? Kiedy wygrywam, to zawsze jest to przed czasem, a jeśli nie jestem w stanie kogoś skończyć, no to wtedy są punkty i decyzja, tak? Marcinek, wiemy, byłeś finalistą programu Tylko Jeden. Z różnych powodów nie mogłeś pojawić się w klatce, aczkolwiek teraz jesteś już po mocnym zwycięstwie na gali Armia Fight Night 8. Czujesz, że jest to ten moment, kiedy możesz spić tą śmietankę, która nałożyła się poprzez program Tylko Jeden? Trudne pytanie. Wiesz co, no słuchaj, ja robię swoje, jestem naprawdę w gazie, obyło się tutaj bez żadnej kontuzji, nie wiem dokładnie ile walka trwała, ale no nie czuję, żeby nic mnie nie boli, nic mi nie jest, więc tak naprawdę z okresu przygotowawczego ja dalej od poniedziałku wracam na salę i lecimy dalej, tak? Zobaczymy, jakie będą plany, jakie się pojawią oferty. Natomiast wierzę, że ten rok jeszcze będzie dla mnie bardzo pracowity. Zobaczymy, jak się potoczą rozmowy. Znaczy Marcin, no ja zmierzam do jednego. Jesteś zawodnikiem popularnym, masz wysokie umiejętności, jesteś idealnym kąskiem dla organizacji Armia Fight Night, ponieważ pas wagi półśredniej leży i jest do wzięcia. Jesteś zainteresowany? Jak najbardziej, oczywiście, że tak. Nie wiem, kiedy teraz włodarze przewidują następną galę, natomiast wiesz, to jest pytanie na zasadzie, czy chcę być najlepszy? Oczywiście, że chcę być najlepszy, aspiruję wysoko, mierzę wysoko i wierzę, że jestem w stanie tego dokonać, sięgnąć po ten tytuł mistrzowski i takie są moje założenia, takie są moje plany. To dziękuję bardzo i życzę mi Ci powodzenia. Dziękuję.